Siemanko ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Tobiasz, a to jest mój kolejny odcinek, zagrajmy sobie w Geometry Dash, tym razem Sub-Zero. I bez zbędnego pitolenia, będziemy przechodzić od razu pierwszy nasz etap. Zobaczymy, jak nam oczywiście gorąco pójdzie. Mam nadzieję, że nic ciężkiego nie będzie. Się okaże, jak nam to pójdzie. Muzyka, widzę, się świetnie zapowiada. Ostre biciory wchodzą. Wow, piekło. Jedziemy, jedziemy z dymem. Piękny etap. Tu nie wiem, co dokładnie robić. No właśnie, i będzie takich sporo błędów, na pewno. Tego możecie się spodziewać. Ja po prostu nie jestem rozchwiniony z tym etapem. Ale mam nadzieję, że jakoś pójdzie na 100% tata. A jak się nie uda, no to trudno. Nie będę przecież się męczył. W końcu to jest Geometry Dash. Bardzo ciężka, trudna gra, którą ty grasz. Może jak będzie skupienie, to będzie lepiej. Zaraz się okaże. No piękny ten etap. Strasznie mi się podoba. To otoczenie, te zmiana mapy, te biciory, ekrany, w ogóle jakieś czaszki, coś. Coś pięknego. Tu w ogóle czaszka nas goni, coś pięknego. To od razu mówię. Się spodobała ta gierka normalnie. Kuźwa, czemu on nie leciał, to ja nie mam pojęcia. Ale mam zamiar to powtórzyć. Lecimy ponownie. Ach, kolejny fail. No, trudno. Lecimy bez poddawanka się. Oczywiście nie będziemy spamić ten jeden level tylko. Będziemy również inne levele też pykać zaraz. Jak nie mega wkurzy ten level, to przejdziemy do kolejnych oczywiście. Postarajmy się tego przejść jak najlepiej. Lecimy tu te bity. Okej. Tu czaszka i teraz się zaczyna świetny etap normalnie. Czaszka nas goni. Jesteśmy jakimś dinozaurem, robotem, czy kim, nie wiadomo kim. Do góry głową teraz. Okej, tu trzeba lecieć. Dobra. Lecimy w takim razie. Cały czas nie przestajemy. O, tu jakiś tunel Mario. Masakra. Ale śliczny ten etap jest. Aaa, zjebałem. Trudno się mówi. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz się nie uda, to do trzech razy sztuka. I po prostu pokażę wam, jak najlepiej umiem to przejść i tyle. Na 100% pewnie mi się na materiały nie uda. Ale się jeszcze okaże. Dobra, teraz lecimy. Tu wszystko jest spoko ogólnie, ale później zaczyna się piekło normalnie. Dobra. I dinozaur, zaczynamy. Jedziemy, jedziemy. Tu nic trudnego w tym nie ma. Później się dopiero piekło zaczyna. Czyli w tym etapie już, w takim razie. Lecimy, dobra. Bez faila. Pełne skupienie. Okej. Ach, ach, jajaj. No lipa jak byk. Tyle wam powiem. Dobra, do trzech razy sztuka, czyli pierwsza nasza próba teraz. Trudno się mówi, nie uda, to się nie uda. Pokażę wam po prostu jak najwięcej. Można tutaj przejść. Okej, może teraz tym razem się skupimy, nie będzie lepiej. Zobaczymy, jak to pyknie. Lecimy z tematem, lecimy.
Okej, tutaj dinozaurek. I go tak będę nazywał, bo on mi wygląda na dinozaura. Dobra, jesteśmy w tym etapie, co skusiliśmy, więc teraz się skupmy. Nic się nie odzywa. Dobra. Okej. Lecimy. Świetny etap normalnie, masakra. Jest! I przeszliśmy, brawo! Brawo. Ale się cieszę, masakra. Ciężko było go przejść. Lecimy z drugim w takim razie. 6 minut nagrywamy, okej, lecimy z drugim. Tutaj już tego na pewno na 100% nie przejdę, jak już na samym początku stajlowałem. Ale muza również tutaj jest świetna. Kurde. Tu będzie więcej failów na pewno. I na samym końcu wam pokażę trzeci oczywiście etap. Nienawidzę map do góry głową. Po prostu coś strasznego, żeby to przejść. Czyli takich momentów. Dobra, lecimy ze spokojem. Jakoś idzie na razie. Okej. No nie nadusiło mi się. A tak dobrze mi szło. Spróbujemy jeszcze raz. Przeskoczyłem to, serio. No świetny level następny, masakra. Te dodatki to naprawdę coś pięknego tutaj zrobili. Tym Geometry Dash. Dobra, okej, tu się zapada. No, come on. Już nerwy biorą. To nawet nie wiecie jak. Tu odbijamy. Dobra, tu zlatujemy. Tu pyk. Okej. Te momenty są łatwe akurat. No i mi się tak zdaje, że są łatwe. Okej. No, come on. Ja to przejdę tam dalej. Chcę zobaczyć koniecznie, co jest tam dalej. No tak, na pewno nie przejdę. Takimi failami. Jak będę co parę metrów i koniec, to się nie zdarzy nigdy, żeby przejść na maksa. Ale tak jak wam mówiłem już, na maksa nie będę tego maksował. Więc w takim razie będzie... No będzie lipa z tym przejściem na pewno. Pokażę wam po prostu, jak najwięcej tego etapu nim przejść i tyle. Lecimy ze skupienia teraz. Nie odzywam się nic. Lecimy. Brak komentarza. Po prostu brak komentarza. Dobra, hejdy do play. No, come on, bitch. No, come on. Oj, to będzie za ciężkie już. Z tego co widzę. No, come on. Już się mylę, to już nie jest miłe. Come on. Dobra, od teraz lecimy do 3 razy sztuka. Jak mi się nie uda, lecimy na... trzecia mapa, od teraz. Lecimy. Teraz pełne skupienie weszło. No, może nie do końca jednak, ale weszło. Dobra, jeden fail był.
Jedziemy z drugim. Muszę się skupić, bo naprawdę gadać i grać to jest naprawdę ciężko. Uwierzcie mi. Nagrywajcie sobie coś i jednocześnie do tej gry gadajcie. To jest naprawdę ciężko się skupić. Ale robimy co w naszej sile. Co w naszej sile. Fuck! Ostatni raz. Ostatni raz. Lecimy. Teraz ostatni. Obiecuję, że ostatni. Lecimy z ostatnim razem. Dobra. Przechodzimy na ten trzeci etap, bo naprawdę mnie męczy już to. Pokazałem wam po prostu co mogłem. Lecimy z power tipem. Power tripem raczej. Aha. Czyli już na samym początku fail jest. No super. Bardzo mnie to cieszy. O co to biega? Come on, bitch. No spoko, spoko. Dobra, trzeba je bazę. No, po co tu skoczyłem? Jeszcze raz. Fajny etapik też, piramidowy, taki egipski widzę. Trudny jest mega. Sami widzicie. Come on, serio? Fail. Dobra, lecimy. Okej, jakie skupienie. Staramy się przejść dalej. Aj, do góry nogami to już nie jest kolorowe. Nienawidzę poziomów do góry nogami. Zawsze się mylę. I będę się mylił. Fail. Dobra. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Nie przestajemy. Okej. Okay. Ze spokojem. Nic strasznego nie ma tutaj. Tylko lewe. Tylko lewe. Pełne skupionko teraz. Fuck. Nie wiem, tam nie skakać, ja skoczyłem jak taki debil. Dobra, jedziemy dalej. Też zrobimy sobie 3 razy sztuka, bo na pewno tego na 100% nie przejdę. Tego możecie być pewni. Fuck! No, więc od razu wam mówię, że tego na 100% za Chiny nie przejdę. Nie jestem w stanie po prostu. Nie do mnie takie coś. To jest dla mnie już po prostu za ciężkie etapy są. Nie jestem fanem poziomów do góry nogami po prostu i tyle. Lepiej, żeby mi takich poziomów nie otworzyli nikt. Żeby mi nikt po prostu nie otworzył i będzie spoczko. Dobra, lecimy, lecimy. Trójka, okej. Okay. Nie, 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 nie. Fuck you! Co tam się działo tej masakra? Tych strzałek, że ja po prostu w geometry dasz. Nienawidzę. Dobra. Ostatnia próba i później odliczamy od 1 do 3. Przechodzimy. Dobra. Do 3 razy sztuka. Lecimy. Pierwsza próba. Number 1. Zobaczymy jak nam pójdzie w pierwszej próbie.
orka już się tak nic nie odzywa, one się skupią. Sami widzicie. No lipa, lipa. Pierwsza próba wykorzystana. Lecimy z drugą próbą. Dobra, ostatnia nasza próba. Ciśniemy z ostatnią próbą. Trzech razy sztuka, może teraz lepiej pójdzie. Czy to wątpię. Ale spróbować nie szkodzi. Na mnie wkręcają normalnie te poziomy. No niestety, dobra, ostatnia próba już na serio. Teraz jak się nie uda, to już naprawdę. Dosyć mam. Kręcają i normalnie zachwycają te poziomy. No piękne są, no, trzeba przyznać. Dobra. Ja już jestem dość wkurzony. 45%, 32% i 100%. No, popłaciło się nawet całkiem nieźle. No nie powiem, nie powiem. Do mnie jest po prostu za ciężkie już te levela są. I zobaczymy się w innym Geometry Dash. Ja sobie dam radę, dam sobie po prostu spokój z tym Geometry Dash, bo no nie będę się znęcał. Zrobimy naszą może jeszcze ostatnią próbę. I to będzie na tyle, po prostu. Lecimy jeszcze raz tym etapem. Mnie naprawdę na maksa podkręcił. Zawsze jakaś nauka jest. Że możemy się więcej nauczyć, zapamiętać bardziej ten etap, coś. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Okay. No nie skoczył, mam. Dobra, już mam dosyć, bo normalnie denerwuje się mega. Więc w takim razie ja się będę z wami już powolutku żegnał. Blokowaliśmy może nawet jakieś skiny? Nie. Sorka za tą króciutką przerwę. A po prostu ktoś mi wbił do pokoju. No dobra, ja się będę z wami żegnał w takim razie. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, żeby łapek było po prostu jak najwięcej pod kanałem. Piszcie komentarze, czy wam się podoba ta seria, czy też nie. Jaką byście chcieli oczywiście następną. Oczywiście po Geometry Dash Sub-Zero poleci kolejna, czyli Geometry Dash World. Oraz Geometry Dash zwykłe. I tam będziemy po prostu cisnąć bez lipy już. I zobaczymy nam po prostu, jak to pójdzie. No dobra, ja się z wami będę żegnał. No trzymajcie się. Na razie, ziomeczki. Cześć.